rynku książkę niezwykłą. Nie dlatego, że jest takie super kolekcjonerskie wydanie, ale ona jest niezwykła, bo niezwykłe są teksty pana Młynarskiego. Celna puenta, dowcip, swoiste widzenie świata, zachwycały nas 40 lat temu, są aktualne dziś. Jestem pewien, że nie stracą nic na swojej sile wyrazu w przyszłości. Róbmy swoje, przyjdzie walec i wyrób, niech się babcia cieszy. To weszło na stałe do języka polskiego i chyba każdy, niezależnie od z jakiego pokolenia pochodzi, to rozumie. Teksty pana Młynarskiego wzruszały, zmuszały do refleksji, bawiły, były swoistymi, śpiewającymi ferietonami. Jestem niezwykle dumny, jest niezwykle przyjemny, że wydawnictwo Pruszyński mogło wydać najbardziej pełne kompendium tekstów pana Młynarskiego, ale nie stałoby się to, gdyby nie pomoc, życzliwość i współpraca pani Pauliny, Agaty, pana Jana i oczywiście pana profesora. Bardzo, bardzo wam za to dziękujemy i mam nadzieję, że to nie jest koniec, ale początek naszej współpracy. Bardzo, bardzo dziękuję. Które ze zdań zostanie najdłużej zdaniem autora? Zdaniem autora byłoby to zdanie: przyjdzie walec i wyrówna. Na szczęście walec nie wszystko wyrównuje. Ja akurat, nawet gdyby długo wyrównywał, to Młynarski by wystawał jeszcze. Nieprawdopodobnie. Umiejętność lapidarnej metafory, umiejętność puenty też lapidarna, rzadka. Rzadka sprawa. A że to aktualne, a cóż było aktualniejszego niż Flaubert na przykład, albo taki Proust. Przecież to było tak aktualne i to zostało i zostanie Młynarski z całą swoją aktualnością i oby jak najdłużej jako, ale uwaga, zostanie jako aktualny, jako twórca, jako poeta. A rzeczywistość, którą pisał, niech se mija. Bo niektóre już, niektóre minęły te rzeczywistości, inne jeszcze miną prawdopodobnie. Ale ciągle znajduję wielką radość w tym, że książka Młynarskiego jest i że można czytać, słuchać i sobie nawet podśpiewywać gdzieś tam w duchu. To bardzo dziękuję, że mogłem napisać wstęp do tej książki. Czuję się bardzo zaszczycony, a nawet tak troszkę szczęśliwy chyba.